Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Halo Haller. Ja nazywam się Dorota Haller, a moim gościem albo gościnią, o tym też będzie dzisiaj, jest kobieta inspirująca, zachwycająca, fascynująca, artystka, kobieta wszechstronna, twórczyni i prezeska Fundacji Sukces Pisany Szminką. Nawet nie wiem, jak dalej się przedstawić, ponieważ masz tyle różnych ról. Witam serdecznie, Olga Kozierowska. Tak, ja tylko tak po, poprawię jedną rzecz. Fundację współprowadzę z Olgą Legosz. Tak, Natomiast sukces pisany szminką jakby uzarania dziejów w innej formule powstał rzeczywiście w 2008 roku. I jest to pierwsza organizacja w Polsce, która wspierała rozwój taki biznesowy czy przedsiębiorczości kobiet. Jak się czujesz jako taka twórczyni poniekąd pewnego rodzaju nurtu prokobiecego w Polsce, kiedy jeszcze nie było to popularne, wiesz co, eee, zmęczona. <laughs> <laughs> to było bardzo trudne. Teraz jak patrzę, właśnie teraz, albo od kilku lat, jak powstają różne organizacje, no to już to jest w trendzie, już to jest wspierane, już to jest to normalne. Natomiast ja ponieważ byłam pionierką, no to mam wrażenie, że tak wiesz, szłam przez busz z maczetą, pokuta różnymi dziwnymi gałązkami, jednocześnie rozmawiająca głównie z mężczyznami, bo to oni decydowali o budżetach, oni decydowali, czy wpuszczą coś na antenę, radia, czy telewizji. Mhm. Więc, więc zobacz, jaki paradoks. Organizacja kobieca, wspierająca kobiety, ich rozwój karier, równość w biznesie, ich rozwój biznesów, powstała dzięki wsparciu mężczyzn. I paradoks to akurat wspaniałe. Natomiast... I mówiłaś już na początku jako paradoks. Tak. Tak? A czy teraz widzisz, e, że to się zmieniło? Że więcej kobiet podejmuje te decyzje, jest osobami decyzyjnymi o tych rzeczach, o których mówiłaś? Tak, zdecydowanie tak. No i jakby e, to bardzo cieszy i moje ucho, oko i serce. Natomiast... E, Takich programów, czy fundacji, czy instytucji pozarządowych jest wiele. Czym różni się sukces Pisane Szminko? No po pierwsze, my nie jesteśmy już tylko fundacją, która działa na rzecz równości kobiet. My działamy w ogóle generalnie na rzecz równości. Rozszerzamy działalność na obszary dotyczące wykluczenia różnego rodzaju. Oczywiście cały czas podkreślam, że jesteśmy w obszarze biznesu, w obszarze, mm. biznesu, w obszarze pracy, czyli współdziałamy z korporacjami, um, współdziałamy z organizacjami też wspierającymi biznesy, nie wiem, z funduszami ventures i tak dalej. Więc no, jesteśmy też jedyną fundacją, która posiada własne media tak szeroko mm. rozwinięte o tak szerokim zasięgu, więc robimy też projekty. Społeczne, kampanie społeczne różnego rodzaju, czy z klientami wspólnie je tworząc, czy sami i szukając wtedy wsparcia. no Bo mm. wiadomo, że bez pieniędzy dzisiaj to się nic nie zrobi. Um, więc, więc, więc to jest bardzo istotne. I no też stworzyłyśmy klub Champions of Change, w którym na początku byli sami mężczyźni, mężczyźni tak. ale nie bez kozery, to był taki wybór. Oczywiście był krytykowany, że jak to mężczyźni mają działać na rzecz kobiet albo mówić w imieniu kobiet. No więc ja powiem taką ciekawostkę, która jest potwierdzona w badaniach, że po pierwsze, jak mężczyzna mówi w imieniu równości, to uważany jest za obiektywnego. Jak kobieta mówi o równości, to uważana jest za subiektywną. Więc warto po prostu ten fakt wykorzystać, co po prostu zostało w tym przypadku zrobione. Jednocześnie, jeżeli popatrzymy po prostu na statystyki, mhm. to jeżeli dzisiaj mamy, w jeżeli chodzi o największe spółki na rynku w Polsce, mamy 6% czy 7% prezesek, no to wiadomo, że trzeba zaangażować mężczyzn, żeby zmienić ten świat, choć trochę, żeby prezesek tak, było więcej. Tak, nie oczywiście nie tylko dla kobiet. Dzisiaj już w klubie mamy kobiety, Ostatnio podczas jednego ze spotkań śmialiśmy się, że bo, bo, przybyły dwie panie, i śmialiśmy się, że, że następstwem naszych działań będzie to, żeby wszystkich panów e, e, jakby zamieniły panie. <śmiech> <śmiech> oczywiście to był dowcip. Natomiast nie wiem, czy wszyscy się obśmiali, e, ale nie, to, to nie ja nawet powiedziałam, bo to powiedział jeden, jeden z prezesów, <laughs> więc natomiast no, oczywiście abstrahując już od dowcipów, to uważam, że już naprawdę, no, zresztą sama o tym mówisz, już nie jedne, a dziesiątki albo setki badań pokazały, że działanie w różnorodności, w zespołach różnorodnych, i nie mówię tutaj, tutaj tylko o płci, ale no, różność jakby to ma, ma wiele obliczy, to działanie w różnorodności po prostu przynosi lepsze efekty tak. biznesowe, jednocześnie, co pokazała pandemia. Zespoły zarządzane przez menedżerów, nie Mewy, którzy latają i tylko gryzą i skrwią na dziobie, <laughs> y, potem, y, prawda, dowożą KPI, -e, no to okazało się, że jednak potrzebujemy empatii, inteligencji społecznej. kompetencja tak. przyszłości to empatia, to wiele badań tak, potrafika. Inteligencja społeczna, inteligencja tak, emocjonalna. Tak. Więc y, okazało się, że te zespoły zarządzane przez takich menedżerów, no, po prostu są bardziej zaangażowane, mm -hmm. bardziej zmotywowane, mają mniej wyzwań. Więc jakby no, dzisiaj już po prostu się nie da i dziś zwyciężą ci, którzy naprawdę myślą szeroko, którzy nie mają um, ograniczeń. Byłam na bardzo ciekawej konferencji, na której profesor Płoszański właśnie mówił o tym, że przegrają takie firmy, które nie dostrzegą tej niewidocznej konkurencji, mhm. nie dostrzegą tych niewidocznych problemów z pracownikami, nie dostrzegą tych niewidocznych możliwości, niewidocznych zagrożeń. Mhm. A tylko osoba, która otwarcie patrzy, która słucha, która stosuje zasadę Sokratesa pod tytułem, bardzo mi się to podobało ostatnio z synem, robiłam taki projekt, i, i gdzie no, Sokrates po prostu udawał, że jest głupi, że nie wie. Bo tylko wtedy wydobędziesz od ludzi ich pomysły. A jeżeli ty myślisz tak. jako szef, że wiesz najlepiej, no to co? To co zostaje na stole? Tak, nie tylko nie twój sensu. pomysł, nie zawsze mądry. Tak. Oczywiście, że nie zawsze. Natomiast to jest też tak, że społeczeństwo jest różnorodne, zatem biznes powinien być taki sam jak społeczeństwo, bo w społeczeństwie są nasi klienci, konsumenci, odbiorcy dóbr czy, czy usług. No jeżeli w Polsce chcemy wytworzyć produkt, który będzie się sprzedawał na całym świecie, czyli na przykład będzie się sprzedawał dla Japończyków, mhm. no to jeżeli zastosujemy wszystkie metody dotyczące Polaków i to, co się Polakom podoba i będziemy patrzeć tylko jak Polacy i zrobimy taką stronę internetową, jak się robi w Polsce, to naprawdę, naprawdę w Japonii się to nie sprzeda. Tak, bo trzeba rozumieć swoją grupę docelową, już mówiąc językiem biznesowym. Olga, ja wymyśliłam ten podcast też trochę jako pokłosie mojego mentorowania w ramach Fundacji Vital Voices, gdzie jestem mentorką w różnych programach, gdzie bardzo wiele kobiet mówiło mi, że dla nich one się boją porażek, boją się kryzysów, nie umieją się czasami z nich podnieść, generalnie mają dosyć często niestety niskie poczucie własnej wartości, a ponadto potworny strach przed kłodami pod nogi, które życie im niesie. Ty jesteś autorką książki Mój przyjaciel kryzys. To bardzo przewrotny tytuł, muszę powiedzieć. Po pierwsze pytanie, skąd się wziął taki tytuł w, w twojej twórczej głowie? A po drugie, jak okiełznać kryzys? No, wziął się po, po kryzysie moim kolejnym. Bo ja no, taką zasadę sobie wypracowałam przez lata. Przeżywając nie jeden, nie dwa, nie trzy kryzysy różnego rodzaju, czy zawodowe, czy, czy osobiste, że przyglądam się tym kryzysom. I, I po prostu nie wiem kiedy może to się stało w jakiś sposób naturalny, może, może nienaturalny ale nie, nie jestem w stanie podać ci momentu, kiedy zaczęłam się przyglądać tym kryzysom, i kiedy zdałam sobie sprawę, że wszystkie wszystkie, które mi się przydarzyły. Mówię, te, które dotyczyły mnie, mnie. Mm -hmm. Sama sobie zaprosiłam do życia. Czy okay. biznesowe, czy zdrowotne, czy osobiste. Po prostu poprzez złe wybory, mm -hmm. poprzez niedokonanie wyboru, bo to też jest wybór, <laughs> że godzisz się na coś, co przychodzi, mm -hmm. poprzez niestawianie granic, poprzez um, lenistwo. Czy uważasz, że byłaś autorką kryzysu? Tak. Każdy. Tak. Ja uważam, hmm. że każdy jest każdy autorem kryzysu. Mm -hmm. Tylko no wiesz, u nas w Polsce w ogóle jest no, my jesteśmy tak wychowywani. Zabawka się zepsuła. Mm -hmm. Zepsuła się sama, naprawdę? Mm -hmm. Tak. No nie, Bachorze, wziąłeś, zepsułeś zabawkę. Mm -hmm. To teraz ją napraw. Mm -hmm. no, jakby, no. Więc taki trochę żyjemy w bańce mm -hmm. odrzucaniu odpowiedzialności za to, co zrobiliśmy. życie. I wiesz, bo to jest wygodne. Ja rozumiem, no to jest wygodne oczywiście siedzieć sobie na ławce rezerwowych, ja to zawsze tak nazywam propos piłki nożnej, że siedzisz na ławce i nie wiem, Lewandowski nie strzelił i mówisz, ty taki owaki, nie strzeliłeś bramki do mojego życia. No i super, no nadal siedzisz, możesz przynajmniej kimś gardzić, prawda? Albo komuś uwłaczać, bo tobie w życiu nie wyszło. I my mhm. mamy taką po prostu tendencję. No i oczywiście ja już, wiesz, nie leczę w cudzysłowie tych, którzy mi próbują wmówić, że to życie, że to los, że to mhm. gwiazdy, Aha. że nie wiadomo co. Kiedyś pamiętam, mój znajomy mi powiedział, wiesz, bo jak ty się rodziłaś, to gwiazda zaświeciła, mhm. dlatego ty sobie radzisz z kryzysami, a jak on się rodził, to, to nie nie było biednął. <laughs> Więc to nie, no nie ma czegoś to takiego, piękne. że koń pierdną i że masz zapisane w gwiazdach, że ty to akurat będziesz to, a ktoś tam to po prostu musi, wiesz, ma życie usłane różami. Więc ja w ogóle uważam, że bardzo dużo zależy od nastawienia i zaangażowania. W ogóle to są u mnie słowa klucze. Mhm. Nastawienie i zaangażowanie. Bez tego ani nie ma wychodzenia z kryzysu, ani uczenia się na kryzysach, ani sukcesów nie ma, ani rozwoju nie ma. Po prostu nie ma. A w mojej. Definicji kryzysu to, to jest jedyna rzecz, która nas rozwija, jeżeli umiemy się z niego uczyć. Bo wiesz, znam takich, którzy sto razy popełniają ten sam błąd, tak. nie widząc, że jakby mają takie, wiesz, klisze że w życiu zawodowym mają taki schemat działania, taki sam w życiu osobistym i wszystko się wali. I potem siedzą i się dziwią i płaczą, że dlaczego ja, prawda? Dlaczego mi? Dlaczego nie jej tej wrednej, prawda? No i... Y Aktor swojej no jest cudowne. Ge generalnie, no to niech se siedzą no i płaczą. Znaczy, to jest też wiesz, takie, takie zdanie, jedno, które ja bardzo wierzę, że jeżeli oczekujesz zmiany w życiu, to musisz coś zmienić, bo ta zmiana nie przyjdzie sama. Tylko znaczy, nie, przy przyjdzie zależy tylko inna. Od, no tak, tylko to wszystko zależy od tego, od Twojego napędu i, i Twojego działania. No dobra, natomiast no, przychodzi ten kryzys. Czy porażka, czy kłoda pod nogi, jak zwał, tak zwał? Jak sobie z tym poradzić, Olga? Ty jesteś niezwykle silną kobietą, i ewidentnie kobietą sukcesu. Ja, nie to nie jest prawdę, też że kwestia ja wieku. Że dostałyśmy już, doświadczyłyśmy już pewnych porażek, no bo nie mamy jesteśmy kobietami dojrzałymi. Ale jak sobie z tym poradzić? Jaka jest twoja. Wiesz co, mnie się odbiera jako silną, mm -hmm. bo ja idę do przodu, ale ja jestem bardzo wrażliwa. Jakby ja urodziłam się artystką i artystką umrę. I jestem naprawdę, ja się bardzo szybko wzruszam. Częściej płaczę z radości, z takiego mm -hmm. wzruszenia, z zachwytu, niżeli ze smutku na szczęście. Tak. Y Natomiast ja, ja, jakby, te rzeczy przeżywam i przeżywam mhm. bardzo intensywnie. Może to jest ten mój taki, ta kryzys odporność że ja przeżywam intensywnie, szybko, a ponieważ mam w sobie bardzo dużo dziecka i w ogóle uważam, to że strategia pięknie. takiego dziecka jest cudowna i pozwala bardzo dużo. No bo, jak dziecko, nie wiem, powiedzmy, uczy się chodzić i upada po raz czwarty no to nie siada na tej ziemi, ja miałam nie przeklinać, więc nie przeklnę, i nie mówi, o kurczaki, zostanę na tej ziemi do końca, nigdy nie nauczę się chodzić, jestem do D, nie nadaje się. Mhm. No nie, nie myśli tak dziecko, tylko dziecko próbuje dalej. To, to podczołga się, podejdzie do krzesła, nie wiem, matkę za tak. nogawkę chwyci się ponownie, i się w końcu i tak, podniesie. Tak. I on, jakby to jest. I mam wrażenie, że na dzieciach można się uczyć i właściwie kiedyś to chyba Churchill powiedział, że że sukces to jest chodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Tak, tak. I, wiesz, I w ogóle to jest genialne. I właśnie to zobacz, tak się uczy dziecko chodzić. Więc ja zawsze mam w głowie ten obraz. I e, oczywiście, no kryzys się wydarza, to pierwsza rzecz trzeba sobie pozwolić na smutek, mhm. rozpacz, jak kto woli. Pozwolić sobie na to nie udawać, bo my często mamy też taką tak, taki mechanizm. Udajemy, nic się nie Potem, stało. Nie, nie, nic się nie stało w nie. ogóle za, pod dywan, zamiotę i wiesz. I ale potem to się po prostu, to się to puka. Półka, i wiesz, no, my się też znamy osobiście i wiesz, że ja dużo i studiuję na temat naszego ciała, mm -hmm. na temat naszego pola elektromagnetycznego i to wszystko po prostu zostaje. Jeżeli my nie przerobimy pewnych rzeczy, nie puścimy pewnych rzeczy, nie, nie uwolnimy emocji, a emocje się uwalnia z ciała, nie z głowy. Mm -hmm. My w głowie nic nie przepracujemy. To już naprawdę wszystkich, którzy są w głowie, zapraszam jednak do ciała, do brzucha tak generalnie. Ale dobra, do ciała, do brzucha czy nie? Ćwiczmy, biegajmy, róbmy maratony. Mówisz ehm. o fizycznych Działaniach, nie, ja nie mówię które tylko wypracują. o mówię, mówię też o tak zwanych duchowych, ale do tego przejdziemy. Najpierw mhm. po prostu trzeba sobie popłakać i, i, i porozpaczać, tak? Po prostu się puścić w swoim smutku. Mhm. I pozwolić sobie na to. A jeżeli to jest biznesowa też. Tak, to jest uniwersalna. No, no uniwersalna, jeżeli cię zwolnią z pracy albo powiedzą tak. ci, że, nie wiem, zabierają ci projekt albo cię, tak. na, nie wiem, nawet to to, złym porażką, skurze. że ci, ci, nie wiem, zrobią ocenę roczną albo ocenę projektu i tak. powiedzą, no jednak wiesz, Dorota, tutaj ten obszar mogłaś zrobić lepiej. No to możesz, jakby w zależności od jakichś preferencji, <laughs> czy też cech osobowościowych, tak. tak. No to ktoś albo się popłacze, albo powie, no dobra, okej okay, następnym razem to poprawię, a ktoś pójdzie i płacze do toalety, no, więc... Mhm. Więc no, pozwólmy sobie na jakąś reakcję na płacz, na, to, na krzyk. W ogóle krzyk jest genialny, jeżeli chcemy wykopać gniew, taką złość, frustrację, to po prostu coś się krzyczy z brzucha. Także jeśli poczuła, tak. że jest takie... Aa! To się nazywa tym krzykiem pierwotnym i ja naprawdę to polecam. Może ktoś się teraz śmiać i myśleć, wszystko przerobię w głowie. Nie, no, w po cichutku głowie, nie. polecamy Państwu bardzo, po cichutku sobie w swoim domu zrobić, bo, bo to, to nie naprawdę po, cichutku, oczy, po głośniutku, ale w samotności. Może kogoś to krępuje, tak. bo to może być krępujące, takie różne zachowania mogą być krępujące w otoczeniu. Polecam samochód bo nikt A, nie słyszy. Tak. na muzykę albo nawet nie, można sobie na parkingu i się można trochę pokrzyczeć albo jadąc też można sobie pokrzyczeć. Generalnie po prostu to puścić. Um, to co powiedziałaś, sport no, jest... Um, Dla mnie jest antydotą na stres. Geni genialny tak. I, i no bo wiesz, no bo jeżeli mamy stres, no to stres powoduje, że wzrasta. Kortyzol. A kortyzol wiadomo to coś, co nas zabija docelowo, albo przynajmniej powoduje wrzody na żołądku, albo inne choroby, mniejsze czy większe. Więc warto o tym pamiętać. No, są bardzo ciekawe badania i, i, i może, może też powinnam o tym wspomnieć, dotyczące no, tego, że. Mężczyźni hormonalnie są bardzo dobrze przystosowani do stresu mm. i do, w ogóle do funkcjonowania schematu, w jakim jesteśmy, jeżeli chodzi o biznes. Mm -hmm. To jest jakiś schemat wymyślony przez mężczyzn, bo oni go utworzyli. No, biznes tak. no, nie ma się co ukrywać. To jest iść... po prostu historyczna prawda. Ta tak? Oni go stworzyli, więc stworzyli go jak? na swoje podobieństwo, czyli tak, żeby im było w tym dobrze, czyli jest to naturalne dla ich y, gospodarki, całej no hormonalnej de facto, no bo testosteron, kortyzol, y, to, to wszystko to jest gospodarka hormonalna. No i kobiety dołączyły do tego świata biznesu, próbując się wpasować w coś, to moim zdaniem de facto powinno się zmienić. To jest kolejny cel Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, żeby nie dostosowywać się do schematów, tylko żeby jednak te schematy zmieniać i dziękujemy pandemii bardzo za to, mhm. że zrobi, zrobiła pierwszy krok w tym celu. Żeby, żeby ułatwić kobietom funkcjonowanie na rynku, chociażby przez elastyczność pracy. Ale to ja bym chciała do tego potem wrócić. Tak, wrócimy, wrócimy. Ponieważ ale chcę to tylko jest powiedzieć bardzo o tej, ciekawe, o tej... że kobiece, przywództwo nie powinno być kopią męskiego. Nie, właśnie, ale dlatego mhm. o tym mówię. Ale zacznijmy od tych hormonalnych, tak. prostych rzeczy, bo myślę, że i panowie, którzy tego posłuchają, i panie, powinno im to zostać w głowie. Ja zresztą, jak opowiadałam o tym mojemu mężowi, to też wynikła z tego bardzo sympatyczna, mhm. ale też komiczna sytuacja, ale to zaraz. No więc wracając do tego. Um, um, zaczęto badać nagle kobiety w miejscu pracy, bo się badacze zorientowali, że jednak kobiety że są. są. Tak, że są. No, ale też zainteresowali się kobietami ze względu na wzrost zachorowań na nowotwory wśród kobiet aktywnych zawodowo. No i okazało się, że kobiety reagują na stres dwa razy mocniej niż mężczyźni, czyli ich ciało i ich cała gospodarka hormonalna. Czyli no, jak mężczyzna się stresuje, to podnosi mu się poziom kortyzolu, ale też podnosi mu się poziom testosteronu. Jak podnosi mu się poziom testosteronu, to uważaj, niweluje on kortyzol. Czyli zachowuje, równowaga równowaga tak, tak, tak. hormonalna. No ja oczywiście cytuję czyjeś badania niesamowite no tak, nie, nie tak? tak? John Gray je zrobił. Mhm. No i teraz, a jeżeli chodzi o kobiety, no my też mamy testosteron, tak? I y, 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 oksytocynę, tak. I, 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 więc. Y, jeżeli się stresujemy, no to podnosi się nam też poziom testosteronu. I teraz uwaga, u nas poziom testosteronu podniesiony podnosi nam jeszcze poziom kortyzolu. Żeby zwalczyć kortyzol, potrzebujemy oksytocyny. Natomiast teraz, jeżeli ktoś ma małe dziecko i karmi, to chwała <laughs> To mu. wspaniale. To taka. wspaniale. Natomiast no, te wszystkie działania, które dotyczą bliskości, czułości, wspólnotowości, to mhm. są rzeczy, które podnoszą nam poziom oksytocyny. Mhm. Czyli tego, czego my potrzebujemy... Żeby na, na przykład wieczorem być na zero, jeżeli mm -hmm. chodzi o ilość stresu i ilość kortyzolu, tak? I um, to są. No dobra, te to słowa. co robić? Co, co robić, żeby no? niwelować no, te, przykład, ten stres w pracy? Z w pracy. Tak. W pracy, e, w pracy e, będzie trudno. <laughs> tak, bo w pracy są cały czas deadliney. Teraz zobacz, tak. jeżeli kobieta nie ma wsparcia w domu, dlatego no o czym mówię? Bo ja uważam, że to nie jest kobiece. biznes. Czyli odreagować w domu, wiesz, ale to też jest trudne. Powinniśmy mieć jakąś tak, taki komfort pracy, który nam zapewnia to, że nie będziemy się. Mordować, mówiłaś w o jest, to tak, są poważne czy, sprawy. My potrzebujemy tak naprawdę przytulenia, mhm. ciepłych słów, bliskości, przyjaźni, ciepła i wolniejszego tempa. Przynajmniej jak opuszczamy miejsce pracy. Bo jeżeli mhm. zobaczmy, jak trudne. funkcjonuje dzisiejsza kobieta? Funkcjonuje dwa razy ciężej niż mężczyzna. Tak. Od um, zawsze. Czyli idzie do pracy, tam ma deadliney, spieszy się, denerwuje, wraca do domu, nie ma czasu naładować swoich baterii, tylko ma kolejne deadliney. Tak. Odebrać dziecko, nakarmić dziecko albo dzieci, nie wiem, wyjąć pranie, lekcje, włożyć pranie, zakupy, lekcje, zakupy, tak. dopilnować, żeby się umyły, albo je umyć, w zależności tak. ile mają y, lat, położyć spać. A w tym czasie jej kolega, z którym ona konkuruje w pracy, nie wiem, pobiegał sobie w parku, poszedł, pomimo tego, że ma dzieci, tak? poszedł zrobić to, poszedł zrobić tamto. Jakby ale Olga, czy my tym... nie robimy tego sobie same? Nie prosimy o pomoc, nie definiujemy Nie A masz prosić naszych... o pomoc, jeżeli to jest nie tylko twój dom, i nie no tylko tak, twoje dzieci? No tak, ale jeżeli tego nie zwerbalizujesz, to może tego nie otrzymasz, bo to są kalki społeczne, takie, że tak byliśmy wychowywani, nasi dziadkowie, rodzice, powielamy pewnego rodzaju zachowanie, więc jeżeli nie zwerbalizujemy swoich potrzeb, Oczywiście, to być może się to nie zdarzy. Zgadzam się, że po pierwsze trzeba to werbalizować i trzeba to werbalizować w sposób normalny, mądry, tak. bez pretensji. Natomiast w wielu przypadkach werbalizacja nie pomaga, dlatego że my żyjemy cały Stanowczo czas w patriarchalnym tak, państwie. Żyjemy, tak. Obecnie te wartości patriarchalne są wynoszone na piedestał. Słucha słyszymy o jakichś cnotach niewieścich. No, tak. no wiesz, ja przyglądam się, zobacz, na zobacz jak to w ogóle funkcjonuje. Jeżeli popatrzymy na. Na niedaleką historię po II wojnie światowej nasze mięśnie, a teraz tężyzna, wiesz, fizyczna zawsze jest wykorzystywana jako pierwszy argument przeciwko emancypacji. Tak, tak. Więc teraz nasze mięśnie były tak samo wartościowe jak mięśnie mężczyzn, jak trzeba było na przykład odbudować Warszawę. Były plakaty, nawoływania, tak, zdjęcia, potem filmy propagandowe, tak? Super. Potem za komuny też no, nie było traktory, mężczyzn, więc kobiety tak. na traktory, kobiety tu, kobiety do fabryk, mm. prawda? No, z, kobiety zresztą na, na niektóre to dobrze wpłynęło, czyli jeżeli mogę na traktorze jeździć, to mogę to robić, mogę tak. tamto być kierowniczką i tak dalej, i tak dalej. I Feminatywy wtedy też się bardzo dobrze miały, prawda? Miały zresztą się, przed wojną. Wojną, miały bardzo, się tak. też przed wojną, mm. więc to nie jest tak. sprawa. No i, no i nagle teraz. Won z rynku pracy, dzieci, rodzić. Bo co? Bo konkurencją jesteśmy? Kto się nas boi? Się Ktoś? Tego nie rozumiem. No bo zobacz, jakby tak. zastanawiam się, bo ta, ta cała narracja idzie od kogoś, no nie idzie od kobiet. Mhm. Jakby mamy teraz. Um, teraz Tylko się. to nie jest teraz taka nowa sprawa, Olga. To już trwa powiedzmy 30 lat. Um, nie, 30, 30, lat 30 może temu nie. Takich nawoływań ja nie słyszałam. Nawoływań nie, nie było może też od notach niewieścich. Natomiast. Nie było czegoś takiego, nie doświadczyłaś czegoś takiego, że masz malutkie dzieci i pracujesz, to może jest jednak nieodpowiedzialne i może powinnaś być w domu z tymi dziećmi? Nie miałaś takich... E... Wiesz co, ja akurat pracowałam w superkorporacji, więc jak ja wróciłam z macierzyńskiego, to mi prezes za, zaoferował awans mhm. na 14 krajów, więc, więc pozdrawiamy firmę DPD. Bardzo pozdrawiamy serdecznie. Um, i, i, I miałam dużo wsparcia i była, mhm. byliśmy wtedy pierwszą firmą, która w ogóle oferowała telepracę w No to masz wspaniałe doświadczenie osobiste, ale jest szereg kobiet, które Oczywiście. niezależnie od od tego, czy to jest 5 lat temu, czy to jest 5, 15 lat temu, doświadczyły tego, że jak masz małe dziecko, to generalnie powinna siedzieć w domu, nawet osoby, które postrzegają siebie za osoby liberalne i pro równościowe. Oczywiście, dlatego że, no tak jak powiedziałyśmy, cały czas funkcjonujemy w schemacie tak. no, starym, no starym schemacie, <laughs> który, w którym jesteśmy i my, jako tu siedzimy, tak. bo, bo jesteśmy po 40 przesiąknięte, pomimo naszej wiedzy i naszych, pomimo nasze, naszego feminizmu i działań. I tak samo przesiąknięci są inni ludzie, dlatego zawsze się zaczyna od świadomości, budowania tego, że w ogóle coś takiego istnieje, że jest problem, że właśnie, nie wiem, że kobiety potrzebują. Teraz, jeżeli mężczyzna jakiś słuchał i pomyśli o swojej żonie, która ciężko pracuje, tak jak mój właśnie mąż, to, to zacznie przynajmniej, nie wiem, być dla niej bardziej czuły. Ja mhm. pamiętam, jak ja opowiedziałam o tych badaniach mhm. mojemu mężowi. No to na następny dzień ja wiesz, przychodzę, a mój mąż jest bardzo oszczędny w słowa, zresztą znasz go. Wchodzę do jadalni, a mój mąż mówi, Boże, jaka piękna kobieta nas odwiedziła. Ja sobie mówię, Jezus, kto ja to jest? Po czym, wiesz, po czym um, dostaję smsa. I ślibedich. Nie wiem dlaczego po niemiecku. Dobrze, to było romantyczne. <grymne> ale tak, zaskakujące, ale tak, nie zaskakujące, nie no, ale, no, ale wiesz, warto sobie zdawać z tego warto, sprawę. Tak. Teraz, na przykład, kobieta, jeżeli wie, w jaki, no, jakim systemie funkcjonuje, jakby, czy ona sobie sama y, y, podjęła taką decyzję, albo zgodziła się na to, albo nie umie z tego wyjść, no to też powinna wiedzieć, że 20 minut dla niej to jest w ogóle must. To jest must have. 20 minut dziennie spokoju, włączyć sobie muzykę, położyć się na łóżku, nie wiem, pomedytować, pójść na spacer, posłuchać. obejrzeć serial, zrobić cokolwiek dla siebie. Nie, nawet nie obejrzeć serial nie? serial. nie, 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 to trzeba być to jest czas ze sobą. Naprawdę quality time ze sobą to nie jest oglądanie telewizji. Dla mnie quality time ze sobą to jest trening, ja naprawdę uwielbiam. To może być trening, natomiast generalnie um, być w sobie. Mhm. I to jest ten, nie wiem, wziąć kąpiel Posłuchać wtedy, wtedy muzyki, zamknąć Słucham żeby podcastów. No. Słucham <noise> podcastów. Rozumiem, że za mało robię dla siebie. Dałaś mi też do myślenia, że ja zawsze jestem aktywna, zawsze robię coś. Dla siebie też, ale Zatrzymać zawsze robię coś. Chciałam Cię zapytać o, o to kobiece przywództwo. Mówiłaś o tym, że nie możemy udawać, to jest oczywiste, nie powinniśmy udawać, że jesteśmy mężczyznami. Prowadzisz w ramach um, Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką um, konkurs Business Woman Roku. Czym się różni to przywództwo? męskie od kobiecego albo czym twoim zdaniem powinno? Znaczy ja nie dokonuję takiego podziału. Ja wiem, ale prostego. jest no tak, ale powiedziałyśmy przed chwilą, tak, powiedziałaś tak, tak, bardzo ciekawie, tak. że nie powinnyśmy udawać, ja że jesteśmy uważam, mężczyznami. Że ja uważam po nie prostu, że system pracy, Jeżeli ja może inaczej na to pytanie mhm. odpowiem. Jeżeli kobiety miałyby w naturalny sposób i oczywiście znowu generalizując teraz, tak? No to. W naturalny sposób wykorzystać swoje umiejętności, też talenty, czy też takie nawet biologiczne jakieś przesłanki właśnie w tworzeniu swojego naturalnego przywództwa, no to ten system powinien funkcjonować trochę inaczej. Mhm. Po pierwsze, powinien być bardziej elastyczny, mniej hierarchiczny, mhm. bardziej wspólnotowy. Nawet nie wiem, taka. Ale to wymaga woli obydwu płci. Wszystko Wymaga woli tak. wszystkich, całej społeczności w pracy. Całe... Tak, ale teraz jak... możemy bardzo pozdrowienia ogromne wysłać pokoleniu Y, młodemu, mu najmłodszemu, tak. i Z, bo dzięki nim to się wszystko burzy. I dzięki nim rynek pracy musi się do tego dostosować, <głos》>. bo nie będzie miał pracowników. Nie będzie Zatem pracować za chwilę, dziękujemy tak? bardzo tym pokoleniom, bo te pokolenia zmienią coś dla tych pań, takich jakby. Dobra, no to, ale, ale to przywództwo kobiece i przywództwo męskie, widzisz różnicę? abstrahując od tych hormonalnych, o których mówiłaś? Nie, no hormonalnie mówiłam o, tak, o, o kortyzolu, tak? Mhm. No, to, to, co na pewno nas odróżnia, no to jest to, że my razem. My razem. My razem. Że my razem, że też podejmujemy decyzje w inny sposób i często jest tak, że no nie wiem, nawet... Weźmy może wyjdźmy może ze świata biznesu, żeby ktoś znowu nie poszedł w jakieś klisze. E, że jeżeli kobieta w domu zaczyna głośno mówić o jakimś rozwiązaniu, ale waha się, mówi mm -hmm. w prawo, w lewo, to znaczy, że ona to jest jej sposób podejmowania decyzji, a mm -hmm. nie sposób pytania się mężu, podpowiedz mi. Bo mężczyzna proces, dokonuje prawda? tego procesu w głowie na, na ciszy. Mm -hmm. A kobiety na przykład często dokonują tego procesu na głośno. Ale wtedy mężczyźni to od razu oceniają, że ona nie wie, nie wie, co zrobić, tak. zagubiona. No, jakby, więc znowu znowu się zaczyna od pewnej edukacji i budowania świadomości. Mhm. Tak? Więc nie wiem, no, na przykład kobiety, jeżeli chodzi o y, teraz rozpoznawanie różnych ryzyk, różnych zagrożeń, to kobieta jak jest problem, znowu z badań, to widzi sześć aspektów tego problemu, a mężczyzna mhm. tylko trzy. Więc jakby wiesz, czyli widzimy więc, więcej? Tak, widzimy więcej. Jesteśmy, dlatego też jesteśmy bardziej um, skupione na szczegółach. Mhm. Więc, więc znowu, wykorzystanie. Tego potencjału i tego dopiero daje królestwo. Mhm. A dzisiaj to my mamy, tak wiesz, żyjemy w, w baszcie. Wyczytałam gdzieś cytat z ciebie. Z z, czy, cytat z ciebie. Przygotowując się do <laughs> tej rozmowy poczytałam sobie różne twoje wypowiedzi. I powiedziałeś, że kobiety po czterdziestce lepiej znoszą kryzys albo przekuwają ten kryzys na Swoją korzyść. Czy to wynika z doświadczeń życiowych, czy to wynika z mnogości kryzysów, które już przeszły, czy to wynika z takiej większej analizy tego, tychże ty, y, przykrych doświadczeń? Ze wszystkiego, co powiedziałaś, mhm. plus, mają wyższe poczucie własnej wartości. A no właśnie. Bo trochę już przestają patrzeć na świat na zewnątrz. Mhm. Trochę bardziej są w jak to się mhm. mówi. Trochę mają w nosie już co tam kto powie. W dużej mierze niektóre może już trochę odchowały dzieci, więc nie są też takie spięte, mm -hmm. zaczynają trochę stawiać na, na siebie. siebie już, wiesz, nie są w tej kliszy, że nie wiem, że znalezienie faceta to jest w ogóle bardzo istotna tak, kwestia, tak. bo tutaj, nie wiem, bo, bo, bo presja jest, była dookoła, no i tak? czas płynie. Tak, i tak dalej. I taki czas płynie, nie wiem, mhm. dzieci urodzić i tak dalej, więc one zaczynają, i to jest też taki duży czas kryzysów w ogóle w związkach. Mhm. I właśnie nie takich, jak to kiedyś było, stereotypowo, że facet se znalazł tak. nowy model. Tak. Nie, teraz kobieta mówi, sorry, ale nie dowozisz, albo ja mam inne wartości, mhm. inne cele, ja chcę więcej od życia, nie wiem, a ja chcę właśnie, nie wiem, Założyć firmę, mm -hmm. chce się zacząć rozwijać. No dzisiaj, no. Słuchaj, no... Jakby m, nie, nie pamiętam, ile masz dokładnie lat, ale generalnie ja oscyluję już niedługo, nie wiem, 5 lat do 50. No więc mam wrażenie, że dzisiejsza 50. to jest 30. z mojego dzieciństwa. Ja mam 50 lat, więc jestem dokładnie no właśnie, no 30. Z, mniej, tak? z, z Twojego tak, dzieciństwa. Co do no jest... ja czuję, czuję wieku. Wiesz, To jest kwestia też tego, że mi się wydaje, że jesteśmy często ja sobie mówię, że jestem kobietą bez wieku, oczywiście żartem, bo mam bagaż doświadczeń, natomiast to nie ma żadnego znaczenia dla mnie w tej chwili. Dlatego to głośno też mówię. I uważam, że to takie czarowanie tego, że kobiety się krygują, że nie chcą się przyznać, że nie mają lat. Po co? Dlaczego? Dlatego, że jest dyskryminacja ze względu na wiek? No pewnie trochę jest oczywiście. No wiesz, teraz już um, wszystkie trendy pokazują, że będziemy zaraz zapraszać na rynek pracy osoby 70+. Plus. Tak. Nie będzie komu Bo... pracować. No tak, ale to są też osoby, no mój ojciec ma 70 kilka lat i, i to jest, wiesz, gość, który super wygląda, nadal pracuje, ma mnóstwo energii, po pracy sobie chodzi, nie wiem, drwa, rąbie, meble robi tak. i tak dalej, i tak dalej. No, no aktywny Moja mama ma 72 lata, pracuje cały czas w szpitalu, bierze dyżury, ma więcej pary niż ci młodzi rezydenci. No więc, wiesz, no, więc, tak. o, więc wykorzystajmy ten potencjał. Więc to, nasza fundacja też już o tym mówi. Tak. To jest szerzej. Zobacz, ilu jest, ile jest osób niezwykle utalentowanych, e, e, neuro -nie, nie neuronormatywnych. Mhm. O. E, więc jakby. Wy, so, no, genialni programiści. Tak. No, z, no, ale trzeba i dostosować. Znowu widzisz schemat funkcjonowania. To jest, wiesz, my mówimy, nie wiem, dzielimy świat na kobiety, mężczyzn jakby w prostej. No to postaci to najprostsza ci. I mówimy o systemie, który ma się dostosować do potrzeb kobiet, tak. Ale jest mnóstwo grup, nie wiem, ludzie wysoko funkcjonujący z autyzmem, którzy są genialną grupą, która może właśnie dać... Ogromną no wartość w biznesie, gdzie potrzebują na przykład pracować w słuchawkach wyciszających i nie chcą się spotykać w żadnych zespołach, prawda? Nie wiem, są ludzie z ADHD. No nie wiem, ja mam ADHD, jakby tylko wysoko funkcjonująca jestem znowu. No. I teraz, jakby mnie ktoś posadził w, i nie wykorzystał mojego talentu, tej ilości energii, którą ja tak. mam. No, jakby, to, to sama, wiesz, sama masz tyle energii. Tak, energia jest tak. Ludzie mnie pytają, co, jak ja to robię? Po prostu tak mam, taką mam no, osobowość. No właśnie, być to, może mam nie Ale daj sobie zrobiła test, To prawdopodobnie być już nie że jesteś wysoko funkcjonująca w tym obszarze. Tak. Natomiast, no znowu, niewiedza w tym obszarze powoduje to, że nie wykorzysta ktoś Twojego talentu. Mhm. Nie wykorzysta, wiesz, że takie osoby mogą być genialne w sprzedaży. Tak? Bardzo szybko myślą, od razu szukają rozwiązań. Tak. Więc mamy osoby o różnych niepełnosprawnościach, które dzisiaj mogą być nie wiem, niesamowitą wartością mm -hmm. dla firmy, ale my cały czas żyjemy w jakichś takich schematach, kliszach, mm -hmm. nie patrzymy szeroko, nie wykorzystujemy możliwości. No I dobra, by... dlaczego? Ze strachu, z niewiedzy. Z niewiedzy przed no? nieznanym, z siedzenia w wygodnym foteliku. Tak, z wygody. Wygoda, z tak, tego, że wróbel w garści jest o, lepszy oczywiście. niż gołąb na dachu. I to jest cała postawa życiowa, postawa biznesowa. No, bo wiesz, żeby dokonać zmiany. Ale to na trzeba. Łatwizno, to jest... no, więc myślę, że kto się najszybciej obudzi, na przykład hmm. z dużych korporacji, z mniejszych, z małych biznesów. Ten wygra. Ten wygra. Mhm. Olga, Bizneswoman roku. Wspaniały program, który kocham. <laughs> Opowiedz dwa słowa, bo on jest w tej chwili na tapecie. Tak, na tapecie wystartowała 13 edycja konkursu. trzynasta szczęśliwa. Tak, oczywiście. <śmiech> <śmiech> I no, i rzeczywiście, konkurs, konkurs też pokazuje, jak rozwija się fundacja, mhm. bo. Po prostu patrząc nawet na kategorie, które w konkursie są, no to już nie jest konkurs dla kobiet, który promuje tylko kobiece kobiety. biznesy i kobiety jako liderki. Ale, ale to tak jest powstał też, i tak to było powstał. wspaniałe. Tak? tak, natomiast dzisiaj już jakby no, tak jak rozmawiamy, no, cała nasza rozmowa nie jest tylko o kobietach, ale jest tak. o równości, jest o, um, o różnorodności. No więc i w konkursie zajmujemy się zresztą z tobą kategorią dotyczącą wykluczenia cyfrowego. Mm. Jest kategoria nowo powstała, dotycząca właśnie zatrudniania ludzi i jakby dostępności w firmach dla ludzi, którzy mają szczególne potrzeby, tak to się nazywa. zajmujemy się także ekologią, no bo jakby mm. bez tego no, no to w ogóle tak. nas nie będzie. Tak, świat coraz... więc, więc, więc Więc to też pokazujemy, obserwujemy zawsze trendy rynkowe. No i oczywiście zawsze bardzo mocnym aspektem jest też kobieta w, w IT, czyli w ogóle w nowych technologiach, tak. bo nadal tutaj znowu stereotypowo jakoś bardzo przeglądamy się, Bardzo jest to środowisko, ale cały czas gdzieś nawet wiesz patrzę, no wiesz tak naprawdę to cały system edukacji musiałby się tak. zmienić. Więc Od jak ja słyszę szkoła. niektórych bardzo tak. niemądrych panów, którzy mówią, że dziewczynki i chłopcy powinni uczyć się w oddzielnych klasach tak. i dla dziewczynek powinien być inny program, to tak. naprawdę chcę uciekać z tego kraju. No. Tak. no tak, tak, tak. Więc, więc no, no, no naprawdę nie. Wykorzystujmy te talenty, które są w najlepszy możliwy sposób i zacznijmy to robić już w szkołach. Muszę Ci zadać pytanie o feminitywę, dlatego że wchodząc do studia o tym rozmawiałyśmy. Co ty o tym sądzisz? Jesteś feministką, jesteś autorką, aktorką, artystką, czy jesteś artystą i dyrektorem? Wiesz, co ja mam na leciałości, zresztą pewnie tak jak większość z nas, że jak w niektórych określeniach, które najczęściej były przypisywane mężczyznom, i nie mówię tutaj o zawodach. Bo jakby zawody, zawody to inna rzecz, ale po prostu, tak jak w literaturze, jak czytasz książki, już teraz trudno mi przywołać jakiś mhm. przykład, no to oczywiście no to, to zdarza mi się używać tak zwanej tej ogólnej końcówki. ogólnej, czyli Nie męskiej, ma ogólnej tak, końcówki, tak. jest końcówka mhm. męska. No tak. ale już jest uznawana za ogólną, bo teraz na przykład piszę książkę i zastanawiam się, czy mam pisać. Jakby że jesteś autorem? do niego. Nie, nie, A. nie. No wiesz, mówię tutaj w książce, no A. bo jesteśmy przyzwyczajone do tego, że czytamy książkę, nie wiem, w jakikolwiek. Czy I że polarnię, narratorem czy, czy jest kobieta, czy mężczyzna? Tak, tak. Nie, czy piszesz do kobiety, czy byłaś, zobaczyłaś? No. Aha. Czy była i zobaczyłaś. Wiesz. Dobra. Tak. tak samo się zastanawiam, nie wiem, jak na przykład umieszczam posty na Instagramie. No i wiesz, i, i zaczęłam na przykład na Instagramie pisać tylko do kobiet. No Bo sobie stwierdziłam, no że jeżeli. Po polsku możesz powiedzieć, proszę państwa. I wtedy mówisz, do no, obojga, tylko no, jest to źródłem noga. Ale oczywiście. książki już tak nie napiszesz? Nie. No, no widzisz. Nie. No właśnie, szczególnie jeżeli chcesz, żeby to była intymna y, tak. y, pozycja. To zabrzmiało. <laughs> Czekamy na Twoją intymną literacka. pozycję literacką. Literacka. literacka. Więc, więc wiesz, więc to jest ta kwestia. Kiedyś tak zastanawiałam się, ponieważ ja sama sobie myślałam, no przecież widać, że jestem kobietą. No, widać bardzo. To, czy, jakby, czy to jest rzeczywiście takie istotne. Natomiast w, momencie, ja uważam, że natomiast w momencie, kiedy zaczęłam zapoznawać się chociażby z historią, która wytarła kobiety, i nie dlatego, że o nich nie wspominała, tylko dlatego, że pisała właśnie o końcówkach tylko męskich, jednocześnie jak um, dzieci są zapytane, żeby narysować właśnie. U nas w Polsce jest, jest ta końcówka, tak? Na przykład w Stanach Amerykańskich nie masz, tak? Jest pilot, tak? Mhm. Więc y, pilota, strażaka, lekarza, chirurga, no to rysuje mężczyznę. Więc jeżeli nas nie ma w słowniku, to nas po prostu nie ma w wyobraźni czyjejś. to jest klucz, co powiedziałaś w tej chwili. Język opisuje rzeczywistość. Jeżeli w tym języku nie ma y, pilotki. Mam konflikt z koleżanką, o tym rozmawiamy, że pilotka to jest czapka. Nie, nie, popolską. uwaga. Bardzo, bardzo ja zrobiłam ostatnio podcast o tym, że to on jeszcze nie wyszedł, więc zachęcam. No to mów proszę. Więc zachęcam. No dobrze. A pilot to jest co? Do telewizora. No też. i co? I nie mamy tak. z tym problemu, że tak. mamy pilota do telewizora i pilota ale, latającego, tak. ale mamy problem, że, że pilotka, pilotka to jest czapka i, czapka, czapka i pilotka... No chwila. No zobacz, ile Znak jest takich słów. Tak. Przepraszam, jest. adwokat. Adwokatki się pultają, że nie chcą być adwokatkami, bo to jest niepoważne. Adwokat to jest też alkohol. No to, jakby to są przykłady no, Ale, Olga, mój podcastu. przykład z życia wzięty jest taki, że dyrektorka jest przedszkola albo szkoły z całym szacunkiem do pani dyrektorek, przedszkola, szkoły, a w biznesie musi być dyrektor. Dlaczego? Ale jest... tego nie słyszałam. No, ale nie, 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 nie słyszysz tej konotacji, że dyrektorka to jest ktoś od edukacji wczesnej najczęściej, a dyrektor to jest mężczyzna. Przykład z życia wzięty. Ostatnio dostałam maila od, od dziewczyny, która podpisała się sekretarz zarządu, ponieważ sekretarz. To jest ktoś, a sekretarka mniej. I tak dalej. To można by mnożyć bardzo, bardzo, bardzo dużo, że po prostu często te feminitywy mają konotację umniejszającą wagę zawodu danej osoby, która wykonuje de facto ten sam zawód, niezależnie od płci. Jeszcze powiem taką rzecz. Nie mamy problemu no, z artystką, dziennikarką, sprzątaczką, tak. nauczycielką, bo. Przyzwyczailiśmy się do tego. Oczywiście. I to zobacz, które to są zawody. Jakby to nie są zawody te, takie, które takie... rozdają karty, prawda? Ale już jak jest prezeska, dyrektorka, ministra, prezydentka, premierka. Premierka, to jakoś mamy z tym problem. Więc ja bym tutaj już taką kropkę postawiła i naprawdę powiedziała: dziewczyny, kobiety, pomyślcie o tym szerzej. Pomyślcie o tym, mając córki, nie wiem, siostrzenice, mm -hmm. młodsze koleżanki, że mm, z godnością, używając y, żeńskich końcówek, robicie im space w historii. I to jest wspaniała puenta naszej rozmowy. E, dziękuję Ci bardzo prezesko Fundacji Sukcesu, <śm> pisanego Szminką. E, Olga Kozierowska była moim i Państwa gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.